Cześć, witajcie z tej strony Zdzichu. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z turystyki rowerowej. Dzisiaj odwiedzimy sobie dosyć ciekawe miejsce, czyli ruiny pałacu Gaszinów. Jest to nieduży obiekt na planie kwadratu. Był to kiedyś pewnie dworek, pałac. Przypomina on mi swoją budową, konstrukcją ruiny pałacu w Ujeździe. Tak jak widzicie, tutaj były pewnie podziemia. Po prostu ludzie sobie tutaj wchodzili. No, widzimy już ciekawe symbole. No i po prostu wzięli to, wyspawali jakąś kratę i zamontowali tutaj, żeby już tutaj nikt więcej nie wchodził. No i tak to się wszystko prezentuje, bardzo ciekawie, myślę. No, takie ruiny w środku miasta. A gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się w Kietrzu, czyli w miasteczku gminnym, znajdującym się w powiecie głubczyckim. Sam pałac, widzicie, tu jest taka konstrukcja, troszeczkę trzeba wejść na nią, rozbita. No i tak to się wszystko prezentuje. Jesteśmy właśnie w tym pałacu. No, pałac był XVI-XVII wieczny, pewnie podczas II wojny światowej uległ zniszczeniu. I do dzisiaj obudowany nie został. Przejdziemy się, pochadzamy sobie po nim. Czekajcie. O. No, tak się Wam prezentuje. Był to pałac barokowy. A jak widzicie, no, został on rozniesiony w pył. Tutaj widzimy jakieś boczne przypory, które pozostały, może jakiś detal pałacu. No, jak widzimy, nieduża konstrukcja na planie takiego, powiedziałbym, troszeczkę prostokąta. No i tak to się właśnie prezentuje. No niestety pałac został doszczętnie zniszczony i pozostały tylko jego fundamenty. Dobrze, to myślę, że jeszcze jakieś inne ujęcie, myślę, że może tam stamtąd, żeby to było wszystko lepiej widoczne. No i jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć kościół, który też zasługuje według mnie na uwagę. Tutaj jeszcze jedno ujęcie, tak z kątu. Widzicie, tak się prezentują te mury, tu i tu. No i ładne ujęcie na kościółek. No niestety takie budynki już chyba nigdy nie ulegną odbudowie i po prostu, no, kiedyś już się rozpadną i popadną w totalne zapomnienie. Niestety, tak to niestety działa. Szkoda. Dobrze, to zapraszam Was do kolejnego ujęcia. No i tutaj mamy jeszcze właśnie spod tych przyporów. Tak, to chyba musiały być przypory, które podtrzymywały boczną ścianę pałacu. Albo nie wiem, jeśli może coś kojarzycie, jeśli widzieliście to w innych budowlach, to możecie mi napisać w komentarzach, co to jest. Tak to się właśnie wszystko prezentuje. No niestety pałac totalnie zniszczony. Już chyba za kilka lat nic z niego nie pozostanie. Choć może kilkanaście, bądź kilkadziesiąt. Zobaczymy. No. Czas pokaże. No i witam Was w kolejnym ujęciu. Już jesteśmy pod kościołem. Jest to kościół pod wezwaniem świętego Tomasza. Zbudowany na początku XVIII wieku. 1700 bodajże 1020. 20 któryś, zapomniałem już, ale długo nie był budowany, około 15 lat, choć też nie aż tak krótko, ponieważ kościół w pobliskiej Nowej Cerekwi, która znajduje się tam, w tamtą stronę, budowany był niecałe 4 lata, a jest podobny wielkością do tego, może trochę ciupeńkę mniejszy. No też jest to kościół wiejski. Wspomnijmy coś o miejscowości Kietrz. No, Kietrz jest miastem, które już pierwsze, jakby to powiedzieć, zmianki pochodzą z początku XIV wieku. Prawa miejskie dostało też w tamtym właśnie okresie. Dzisiaj zamieszkuje około 6 tysięcy mieszkańców. W XX wieku, za czasów komuny, miasto było bardzo słynne z produkcji dywanów oraz tutejszego PGR-u, który przynosił dosyć pokaźne zyski dla miasta. No i dobrze, co my tu mamy? Kościół właśnie pod wezwaniem świętego Tomasza, świątynia barokowa z elementami romańskimi. Widzimy też 49-metrową wieżę. No i dobrze, zapraszam do kolejnego ujęcia. No i znajdujemy się przed jakąś kapliczką maryjną. Pewnie jest to kapliczka przedstawiająca Matkę Boską Fatimską. No i tak to się prezentuje.
Jak się prezentujesz kościół z bliska, no dosyć wysoka, duża budowla. Widzimy również kaplicę boczną. Takie kaplice najczęściej kojarzą mi się z kaplicami, które są dobudowane po boku katedry wawelskiej. A są to bardzo słynne kaplice, ponieważ jest tam kaplica bodajże wazowska, kaplica bardzo słynna, kaplica zygmuntowska, która była budowana za czasów naszego króla Zygmunta I Starego, który miał żonę Bonę Sforce, która pochodziła z Włoch, dlatego sprowadziła do Polski bardzo znanych wtedy architektów renesansowych, bodajże Bocelli. I on właśnie wbudował dla nas ten piękny cud architektoniczny, jaką jest przepiękna według mnie przepiękna naprawdę boczna kaplica zygmuntowska. Tak się to wszystko prezentuje. No, kościół w Kieczu. Przepraszam, popełniłem błąd. Kościół został wybudowany, ten co teraz widzimy, po dawnej drewnianej XVI-wiecznej świątyni w roku 1720-1722. Na początku dach był podkryty gątem, później dach kościoła został pokryty ceramicznymi dachówkami. Tutaj mamy prezbiterium, dosyć duże. Prezbiterium, jak prezbiterium, można by było powiedzieć. No i tak to się prezentuje. Co by tu jeszcze dodać? No, kościół dosyć duży, stary. Zresztą też tutaj przeczytałem na pewnej stronie, że ma on sobie elementy romańskie. No ja za bardzo tej romańskości nie widzę, bo najpiękniejszą według mnie polską przedstawicielką architektury romańskiej jest katedra, czy raczej kościół w Kruszwicy. To jest przepiękny naprawdę budynek ukazujący właśnie architekturę romańską, ale oczywiście jest on wiele, wiele starszy. Na razie jest msza w kościele. Myślę, że za 10-15 minut się ona skończy. Wtedy będziemy mogli wejść do kościoła i po prostu pokażę Wam, jak on się prezentuje od środka. No i jak widzicie, on ma też tutaj boczne skrzydła, więc kościół pewnie składa się z dwóch bocznych skrzydeł. To raczej nie były kaplice, tylko po prostu mają takie kopuły, te boczne skrzydła. Widzimy też tutaj zachrystię i tak to się wszystko prezentuje. Dobrze, myślę, że już kolejne ujęcie będzie ze środka świątyni i tam się już z Wami pożegnam. No i dotarliście już do końca materiału. Przed chwilą byliśmy właśnie tutaj na tej przybudówce bocznej kościoła na pierwszym piętrze i po prostu są tam zrobione ławki po boczkach organów na wysokości pierwszego piętra. Bardzo ładnie się to prezentowało. Może tak dobrze nie widzieliście pierwszego, nie widzieliście ołtarzu i nie widzieliście w ogóle postaci kościoła głównego, wnętrza, ale myślę, że troszeczkę inna perspektywa niż zwykle się na kanale pojawiła. No to dobrze, ja myślę, że w tym momencie możemy już się pożegnać z miastem Kiecz i zaprosić Was do kolejnego odcinka z turystyki rowerowej, które już niebawem. Cześć!